Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego patcha, który wchodzi nam do World of Warships. I tym razem mamy na tapecie aktualizację z numerem 0.11.5. I co tutaj nam nasi wspaniali twórcy przygotowali? Otóż świętowanie amerykańskiego Dnia Niepodległości. No to tam przy okazji jakieś tam zadania, które będą się robiły same, nagrody też niezbyt warte uwagi. Powrót konwoju. Jakim trybem jest konwój? Wszyscy pewnie wiedzą, spróbowali, jak to się gra i z czym to się je. Zobaczymy, czym się to będzie różniło w obecnej sytuacji, kiedy trochę tam podłubali przy tym. Wyzwania osobiste, za które będziemy mogli zdobywać sobie żetony społeczności. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o istotne nagrody z całego tego przedsięwzięcia, więc ten temat można już zamknąć sobie. Poprawki matchmakera i okrętów podwodnych. Akurat ta pierwsza część jest w miarę jeszcze warta obejrzenia, ale okręty podwodne to dla mnie to jest jedynie po drugiej stronie lufy do oglądania. No i dwie rundy potyczek, ale to też jedna z nich będzie dosyć ciekawa. I tak, co będzie można zdobyć, szanowni Państwo? Będzie można zdobyć kapitana, będzie można zakupić nowy krążownik, czyli Atlantę w wersji już nawet nie wiem której, San Diego na tierze 8. To jest okręt, który będzie miał, szanowni Państwo, pociski przeciwpancerne i przeciwpancerno-bombowe. Artyleria to jest to samo. Mamy tutaj informację, że ma niezłe maskowanie, rozumiem, że chodzi o kamuflaż. Słabe opancerzenie, jak to wiadomo, Atlanta i małą pulę HP. Jesteśmy na tierze 8, więc spotykamy się z tierem 10. Nie pamiętam niestety, jaki tu jest zasięg, ale myślę, że zajmiemy się tym w oddzielnym materiale na temat tego okrętu, czy warto wydawać w ogóle na niego jakiekolwiek dublony, czy warto sobie ten okręt sprawić, ale to myślę, że już materiał na inny film. Materiały eksploatacyjne są warte przeczytania i sprawdzenia, co on tu posiada. Otóż przyspieszacz ładowania baterii głównej, czyli to, co ma Austin. Sonda hydroakustyczna, grupa naprawcza na 8 tierze, to jest chyba jeden z nielicznych krążowników poza Atago, Hiperem i Edynburgiem na 8, który będzie miał naprawkę. No ale z takim zasięgiem, takim pancerzem i taką pulą HP, jakie ten okręt tu będzie prezentował, to myślę, że dużo nam tutaj rozgrywki to nie poprawi. I ulepszony wariant obrony przeciwlotniczej. Pytanie, czyli nielimitowany, ale to jeszcze znajdziemy sobie w oddzielnym materiale wszystkie te odpowiedzi na te pytania. Zmiana modeli to akurat nas za bardzo nie interesuje, ale tutaj będą zmiany w gałęzi Kansas-Vermont. Otóż, szanowni Państwo, okręty te będą przyspieszały dużo bardziej. Dużo szybciej będą przyspieszały, może o tak, bo bardziej nie przyspieszą, bo tu chodzi o prędkość maksymalną też, także będziemy się w tych granicach 24 i tam 5 węzłów obracać, jeżeli chodzi o tą gałązkę, ale będą one dużo szybciej osiągały tą prędkość swoją maksymalną, jeżeli tak można to ująć. Także na pewno troszeczkę wpłynie to na dynamikę rozgrywki tymi okrętami i na to, że będziemy prawdopodobnie mogli dostawać mniejsze bęcki w te nasze wielkie burty. No ale to jest też taka, no, myślę, że dobra zmiana, akurat w WoWie dobra zmiana, ale no, te okręty zasługiwały na trochę więcej miłości, także wydaje mi się, że poprawienie tej dynamiki przyspieszania, które jest ładnie ujęte, wyjdzie im na dobre. Powrót konwoju. Szanowni Państwo, co się tutaj pozmieniało? Format zaktualizowany. Bitwy toczone w formacie 12x12 na tierach od 8 do 10. Okręty podwodne mogą również wziąć udział i ja powiem szczerze, gdyby okręty podwodne brały tylko i wyłącznie udział w tym trybie, to byłoby dla mnie najlepsze rozwiązanie, żeby tego kurestwa na randomach nie oglądać. Co więcej, zwiększono liczbę map i różnych tras na nich, także będzie to nieco wydłużało czas rozgrywki. Zaktualizowano interfejs taktyczny w bitwie. Transportowce będą również podzielone na grupy. Będą to albo trzy konwoje po dwa okręty, albo dwa konwoje po trzy okręty, czyli łącznie 6. I drużyna eskortująca wygra, jeżeli choć jeden z tych okrętów dopłynie do celu. A drużyna atakująca wygra, jeżeli zniszczy cały konwój lub tylko okręty eskortowane. Nie eskortujące, przy czym ja uważam, że dobrym wyjściem by tutaj było, wiem, że to jest mało realistyczne, ale na pewno wpłynęłoby na czas rozgrywki w takiej bitwie, że musimy uszczuplić grupę eskortującą o jakiś procent jednostek, czyli z 12 na przykład, nie wiem, musimy zatopić przynajmniej 6, żeby zacząć łupać w okręty eskortowane, bo w tej wersji, którą mieliśmy wcześniej, no to dosyć szybko to przebiegało, bo wystarczyło sfokusować, nie pamiętam ile tam było tych okrętów, 3, dosyć słaby pancerz, mała pula HP, także schodziły bardzo szybko, więc no ja nie pamiętam, żebym grając kiedykolwiek w drużynie eskortującej wygrał to.
co innego w atakujący, bo wtedy wygrana nie była większym wyzwaniem. Ale to już zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu. Spójrzcie, że tutaj mamy tych tras więcej, okrętów jest też inaczej są rozdzielone, cele są też różne na mapie, także nie ma tak, że płynie wszystko w jednym określonym punkcie, tylko musimy się jakoś tutaj rozdzielać, żeby tego bronić i atakować. Moim zdaniem spoko, zawsze takie urozmaicenie się w WoWiku przyda. Pamiętam, jak pytałem Ewina o taki tryb właśnie, nie wiem ile to już lat temu było, ale mówił, że raczej nie, ale o okrętach podwodnych też mówili, że na pewno nie, także nie ma co tutaj wierzyć. Wczesny dostęp kontynuowany do linii, nie wiem jak to określić, duże krążowniki liniowe, najprawdopodobniej francuskie chyba, Brest i Marsylia, także będzie można sobie te okręty dalej tam we wczesnym dostępie zdobywać. Po wejściu patcha kolejnego, czyli 11.6, obydwa zostaną dostępne, udostępnione wszystkim graczom jako okręty po prostu do zbadania, także jeszcze trochę poczekamy. Wreszcie, szanowni państwo, mamy nową mapę. Nawet nie wiem, ile to już czasu minęło od wprowadzenia poprzedniej. Mapa będzie przeznaczona do rozgrywek okrętami tierów od 7 do 10, a także superokrętów. Styl tej mapy to Wyspy Owcze. Niestety nie widzę tutaj nigdzie, jak ta mapa będzie wyglądała, taki zrzut na minimapkę, żeby widzieć, jak są rozmieszczone wyspy, jakieś charakterystyczne punkty, ciekawe miejsca, takie rzeczy, ale myślę, że to będziemy sobie analizować później. Więcej informacji o nowej mapie przekażemy w specjalnym artykule, także jeszcze się coś tam na ten temat pojawi. Wyzwania osobiste. Co mamy do wygrania? Jak już wspomniałem, żetony społeczności oraz węgiel. Chyba wydaje mi się, że temat jest wyczerpany. Samo się gra, samo się robi, ile się zdobędzie, tyle się zdobędzie. I coś tam będzie sobie można zdobyć za te zdobyte elementy. Potyczki. Szanowni Państwo, co najciekawsze, bardzo lubię taki tryb, bitwy 1 na 1. Zajebista sprawa, szkoda tylko, że na tierze 9 ponownie, bo jak wiecie, obecnie bitwy rankingowe są rozgrywane we wszystkich trzech ligach, i brązowej, i srebrnej, i złotej na tierze 9, także ja tym dziewiątkami już trochę żygam. Przydałoby się tutaj coś zmienić. Runda druga będzie na szczęście na również 1 na 1, ale już na dziesiątkach, także no przynajmniej jakieś to będzie odskocznie od tych dziewiątek, które są ostatnio dosyć mocno klepane. Co więcej, poprawki matchmakera to jest dosyć istotna sprawa. Otóż, szanowni państwo, jeżeli ktoś będzie czekał do 40 sekund, to łącznie w bitwie może mieć 4 jednostki takie tak zwane niewidoczne, czyli nie więcej niż 4 niszczyciele i 2 okręty podwodne. W sumie. 4 jednostki, czyli albo 2 niszczyciele i 2 okręty podwodne, albo 4 niszczyciele. Czy to dobrze? Mam nadzieję, że to troszeczkę poprawi sytuację, bo są takie bitwy, gdzie tych jednostek jest właśnie 6, a nie 4. Mamy i 4 niszczyciele i 2 okręty podwodne. No i wtedy robi się trochę lipa na mapie, bo nie ma w co strzelać. W przypadku oczekiwania od 40 do 89 sekund to już jest 5 jednostek, czyli maksymalnie 4 niszczyciele i maksymalnie 1 okręt podwodny lub inne tam dowolne kombinacje. Albo 2 okręty podwodne, 3 niszczyciele i jakoś tak mniej więcej by to wyglądało. Poprawki w okrętach podwodnych to, jak już wspomniałem na początku, nie jest coś, co mnie absolutnie interesuje. Dla mnie okręty podwodne mogą się znajdować tylko na wylocie lufy okrętu pływającego po powierzchni. Zmiany w tworzeniu drużyn. Dla okrętów od 6 do 9 poziom maksymalnych maksymalna liczba bitew z okrętami 2 poziomy wyżej został zmniejszony do wartości 37,5%, podkreślmy, w ciągu ostatnich 16 bitew. Czy dobrze? Bardzo dobrze. Im więcej będzie bitew na tych samych poziomach i jeden większych, tym myślę, że lepiej się będzie grało i bardziej te bitwy będą wyrównane, bo szóstki rzucane na ósemki, ósemki rzucane na dziesiątki, to jest często duże wyzwanie, któremu nie wszyscy są w stanie podołać, a wiemy, w jakim kierunku zmierza Community World of Warships. Także gracze, którzy wchodzą do bitwy, wciskają 4 razy W i dostają torpedy wyspotowane 1,5 minuty wcześniej, to już jest codzienność. Kontynuujmy. Zmiany w gałęzi Kansas-Vermont, to jest to, o czym wam już wspominałem. Skrócono również czas przeładowania grupy naprawczej z 80 do 40, także duża zmiana. Minnesota ma to samo, grubość pancerza zwiększona z 25 do 38, także kolosalna różnica. Zmniejszono wykrywalność z powierzchni z 17,5 do 16,4, także prawie kilometr. No i Vermont też ma tych zmian sporo. Czy dobrze? Bardzo dobrze, bo ta linia była dosyć ciężka, mało wdzięczna i mało popularna. Także mam nadzieję, że troszeczkę się tutaj ruszy.
Super lotniskowiec amerykański United States zostaje znerfiony, szanowni państwo, o 600 punktów, jeżeli chodzi o damage torped i szansa na zalanie również zostaje zmniejszona. Co więcej, zmiana kamuflażu. Szarża zostanie zastąpiona kamuflażem dla Teksasa, paski i gwiazdy, ale to są rzeczy raczej kosmetyczne. Osiągnięcia. Aha, sezon bitew klanowych. Pancerz, nowa technologia. Nowa technologia, nawet nie pamiętam o co chodziło, przyznam szczerze, ale już mniejsza o to. Tu można sobie kliknąć, odebrać prezent, jak ktoś jest zalogowany. Transformers też mnie za bardzo nie interesuje. No to tylko kamuflaże, czyli kolejne źródło dojenia pieniędzy, a bierzmy pod uwagę to, że lada moment te wszystkie kamuflaże będą nic nie warte, bo będą tylko elementem wizualnym. Także podkreślam, nie wydawajcie pieniędzy, bo się jeszcze zdenerwujecie, o co tutaj chodzi. No i chyba tyle, co chciałbym wam w tym materiale tutaj omówić. Konwój to największa zmiana, wydaje mi się. 1 na 1 potyczki też spoko, szkoda, że znowu na dziewiątkach. No i mamy nieco ulepszoną gałąź do Vermonta. Miejmy nadzieję, że wyjdzie im to na dobre. No i jedna nowa mapa. Także troszeczkę tutaj tych pozytywnych, przydatnych zmian wchodzi. Wiadomo, że Wargaming potrafi zrobić aktualizacje, które nie wnoszą absolutnie nic, poza dojeniem pieniędzy, także cieszmy się z tego, co jest. Z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie.